co, jak wrażenia? Powodzenia. Dzięki. Pracuje pan na jakiejś maszynie? Na razie tylko miałem doświadczenie na przyczepkach. Reczka tu, włączamy tryb roboczy, zamyka nam się drabinka. Obroty robocze włączamy i teraz już tylko jak dotkniemy. Obroty się uaktywniają. Nowa maszyna. 12 motogodzin dopiero wypracowane. Mamy dzisiaj pierwszy kontakt z drewnem. To jest model jaki? F11D. Jedna z naszych najmniejszych maszyn. Mam jeszcze F10. Różni się niewiele, bo różni się tylko tym, że ma mniejszy żurawik. Gabaryt jakby całej maszyny jest podobny. Bardzo. Staram się delikatnie, bo w mojej przyczepie mam troszkę inaczej funkcje ustawione. Właściwie... No, nie przestawiamy z tego względu, no. Że jak właśnie ktoś tam przyjdzie, to zawsze tam jakiś... A to inaczej rotator, a to inaczej chwytek, ale to ustawienia tej fabrycznej też żuraw no, nie jest też na maksa, że tak powiem, ustawione. A ja właśnie pracuję na Palmsie też i tam jest sterowanie ustawione tak jak tutaj. A mam też stepę i tam są po prostu dwie funkcje zamienione. A żeby się z tego przestawić, tak na początku to był dramat. No, wiadomo, że operator najlepiej się czuje na tym, co pracuje, tak. I ma prawo do tego, tak? Jaka tu jest powierzchnia załadowcza? Powierzchnia kraty? Powiem tak, tutaj ogólnie 4,5 metra kwadratowego. No, to... 12 ton. Ładowność maszyny. Żuraw w wersjach żurawa, ja tutaj występuję. Maszyna ten akurat jest dłuższy, bo to jest 9,3 metra. Mamy jeszcze 7,5. Tu jest na podwójnym wysuwie. Taki żuraw ponad 9 metrów to już jest bajka. Tak, zasięg jest naprawdę fajny. Jest maszyna świetna bardziej sprawa. W trzebie żoła, więc też się to przydaje, bo chciałem więcej sięgnąć, także... Zbliża się godzina 13, podczas na wiadomości w Radio Z, Darek Kęczak. Silnik John Deere, 168 koni. Maszyna w tej wersji, której tutaj teraz prezentujemy, no to około 1 000 000 zł. Bardziej bogatsza wersja, bo prawie mamy wszystko, nie mamy na przykład czego, nie mamy boogie liftu przedniego. A co to jest boogie lift? Boogie lift to jest podnoszenie przedniej osi. Aha. Czyli przydatne może bardziej w jakichś cięższych terenach, gdzie trzeba się nieraz wykopać, błoto, jakieś problemy. Można też sobie założyć na przykład na jedno, dwa koła łańcuchy, po drogach można jechać, bo się można unieść, tak naprawdę w dwóch kołach można jechać, tylko bardziej zwrotna jest też wtedy. A tak to mamy większość, bo mamy centralne smarowanie, mamy system gaśniczy, mamy webasto, mamy comfort line, czyli poziomowanie kabiny. Jest jednym z trzech budowanych polskich odcinków zakupianki. Wszystkie mają być gotowe do 2021 roku. Czerwony, czerwony. To jest bardzo cicho, że silnika w ogóle nie słychać. Tak, kabina jest bardzo fajnie wyciszona. Jesteście jedynym dystrybutorem tutaj, tak, no, nie? Jesteśmy jedynym dystrybutorem na Polskę, do serwisu, handel maszynami używanymi, na maszyny używane też dajemy serwis, dajemy gwarancję i serwis. A ja znam jednego waszego klienta, co tam blisko mieszka.
Krystian Szczepankiewicz, nie wiem, może tak, pan kojarzy. No, on tam też ostatnio coś od was kupił, większego Harvestera jakiegoś, nie? Raczej kolega z klasy, nawet można powiedzieć, bo razem z kogo chodziłeś do innej grupy, ale tak, znamy. Miał ósemkę i teraz będzie to pewnie za bardzo zmiana poszła. Niekorzystne, ale już mamy inne rzeczy. A tam temat zębowy dużo ma. Czy to są korzystne dla klientów i dla konsumentów? A co się zmieni właśnie dla konsumentów? Bo z jednej strony mówi, że to będzie żaba, którą będzie musiał połknąć rząd. No bo na końcu z bezpieczeństwa, ze stabilności systemu, który dzisiaj zapewnia, że to nie będzie miało żadnego znaczenia dla stabilności. Z ciekawości zapytam, te kłonice można jakoś regulować, przesuwać w razie krótszych sortymentów, tak? Tak. No można, na przykład w 13 też występują kłonice, można je poszerzać razem z kratą, są takie dodatkowe mocowania i uszy, można je rozszerzyć. Klembank też można zamontować? Tak. No, jeszcze oczywiście, no bo to maszyna bardziej taka, no jak klembank to już tam bardziej bym 13. No ale wiadomo, jak polskie firmy robią, nie? Chciałyby małą maszynę, a żeby robić jak najwięcej. Działania samorządom, ale jednocześnie nie przekazał żadnych środków do dzisiaj. Tak myślę, że z godzinę bym popracował i już by fajnie mi to szło. Tak, to wszystko wiadomo, no kwestia wprawy i tam wyczucia żurawia. To obecnie jedni z najważniejszych artystów w Polsce są ze swojego pokolenia. Wyprzedają największe trasy, biją rekordy popularności w serwisach streamingowych i sprzedaży płyt. Dawid Podsiadło zaśpiewał gości no i zostawił krążku tak o Hemingwaya, a potem no, narodził się pas z obroty. Koncertu. Dzięki.